Prezydent Mariusz Szanowski przekazał do Rady Miejskiej Łomży projekt budżetu na 2021 rok. W planie wydatków uwzględnione zostały najważniejsze potrzeby mieszkańców miasta. Teraz czekają nas dyskusje na komisjach i na sesji budżetowej. Ten projekt budżetu, który przedstawiłem dla radnych w ocenie moim oraz moich współpracowników, jest budżetem dostosowanym do dzisiejszych też trudnych czasów. I mimo, że. Tak naprawdę nie wiemy, co w następnym roku jeszcze będzie, jakie będą dla samorządów zmniejszone wpływy, jak przedsiębiorcy będą funkcjonować, to ten budżet przedstawiliśmy też w oparciu o pewne wskaźniki. Tak, żeby działania, które były podejmowane w roku 2020 mogły być kontynuowane w roku 2021. Stąd między innymi szereg inwestycji drogowych, na które miasto Łomża uzyskało dofinansowanie zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych, 70%. Tutaj ulice Grabowa, Jaworowa, przedłużenie ulicy Meblowej, szereg też innych ważnych ulic w naszym mieście, to kontynuacja rewitalizacji starego rynku oraz te środki, które zapisane są w budżecie miasta w ramach programu Tzw. elektromobilność, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach którego między innymi powstanie system roweru miejskiego, takiego nowego, trochę odświeżonego systemu, który da Możliwość też mieszkańcom jeszcze bardziej korzystania z dobrodziej z roweru miejskiego, bardziej atrakcyjne rowery elektryczne, oraz też zakup autobusów, między innymi autobusów na gaz. Ważne w tym budżecie jest to, że. Takie dziedziny jak kultura, oświata nie ucierpiały, i te środki zapisaliśmy w takiej samej wysokości jak w budżecie roku 2020. Szereg pojawia się też nowych działań, chociażby zagospodarowanie terenu pomiędzy Orlikiem na ulicy Katyńskiej a Parkiem Jana Pawła II. Tutaj są środki na projekt budowę hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4, czy też budowa przedszkola publicznego numer 5. Zwiększyliśmy wydatki w takich działach, chociażby jak stypendia dla najzdolniejszych uczniów, dla też sportowców. Szereg działań, które zostały ujęte w roku 2021, liczymy, że będą też możliwe dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. To jest projekt budżetu. Mam nadzieję, że radni przyjmą też naszą koncepcję i ten budżet, jeszcze może w tym roku, chociaż ten termin został wydłużony dla samorządu w związku z pandemią, ale liczymy na to, że uda nam się jeszcze budżet przyjąć w tym roku, tak, żeby już z początkiem następnego roku można było rozpisywać chociażby konkursy dla stowarzyszeń, bo stowarzyszenia też, no wiadomo, w tym trudnym czasie też czekają na środki z miasta, że radni poprą to naszą propozycję tego budżetu, który na chwilę obecną wygląda, w naszej ocenie bardzo dobrze. W projekcie budżetu znalazły się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Zakres działalności przedsiębiorstwa w znacznej części uzależniony jest od pór roku. Teraz przygotowujemy się do sezonu zimowego, powiedziała Bernadetta Krynicka, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Miasto Łomża jest przygotowane na nadejście zimy. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przygotowało się, rozstawiliśmy pojemniki z piaskiem i solą w mieście. Mamy zapas soli do utrzymania drogi, mamy ustalone już dyżury, solarki są przygotowane. Czekamy na nadejście zimy, aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy tak naprawdę piękną, złotą, polską jesień. Korzystamy z tego, trwają inwestycje wykonywane przez moich pracowników na terenie miasta. Zbieramy liście, grabimy liście. W tej chwili jesteśmy tutaj na ulicy Legionów przy naszej kamienicy Legionu 26C. Robimy wspólnie z kierownikiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. I z moim zastępcą, i z mistrzem przegląd naszych zasobów. Ustalamy priorytety w remontach tych kamienic, to, co trzeba zrobić, aby nasi mieszkańcy mogli żyć w komfortowych warunkach. Zostały zarezerwowane dla nas pieniądze na utrzymanie bieżące dróg i chodników. Jesteśmy zabezpieczeni na poziomie tak jak w 2020 roku. W tej chwili możemy liczyć na kwotę miliona złotych na inwestycje w przyszłym roku. One będą przekazane na poprawę wyposażenia naszego. Chcemy wybudować. Hale do przytrzymywania soli, garaże do przechowywania sprzętu, maszyn, pojazdów, ciągników, samochodów. Oczywiście w tej chwili trwają. Intensywnie różne u nas inwestycje, remonty, porządki, budowa chodników, realizacja w dalszym ciągu projektów z budżetu obywatelskiego. Przekazaliśmy inwestycje pod tytułem Otwarta Siłownia na ulicy Zdrojowej. Skończyliśmy też boisko na ulicy Przytulnej. Moi pracownicy układają chodniki, place utwardzone przy ulicy Rządowej. Posadziliśmy tam już pierwsze hortensje, które pierwsze na ulicy Rządowej. W dalszym ciągu będziemy realizować ulicę Sosnowo, tam będą układawane nowe chodniki. I oczywiście na ulicy Akademickiej 22, gdzie znajduje się nasza baza, trwa remont. Pomieszczeń pod stolarnie. Będziemy przenosić stolarnie z ulicy Nowogrodzkiej na ulicę Akademicką. Będzie to już pomieszczenie bardziej profesjonalne, z dobrymi warunkami pracy. Remontujemy też i przygotowujemy pomieszczenie pod pracownię znaków. Chcemy, żeby nasi pracownicy. Mieli komfortowe warunki pracy, a i tym samym jakość ich pracy była na wyższym poziomie. Ważnym uzupełnieniem miejskich planów wydatków inwestycyjnych jest budżet obywatelski. Zbliżający się koniec roku to czas finalizowania inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Dotyczy to głównie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych. Większość z nich wykonali pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Łomży.